Brenna to doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy chcą odpocząć od zgiełku i hałasu wielkiego miasta. Gmina zachwyca bogactwem krajobrazowym i kulturowym. O walorach gminy oraz inwestycjach opowiadała nam Iwona Szarek, wójt gminy Brenna. Witam serdecznie. Dziś gościmy na terenie gminy Brenna. Witam bardzo serdecznie panią wójt. Dzień dobry. Pani wójt, początek roku 2014 to chyba dobry czas na to, aby podsumować to, co wydarzyło się w roku ubiegłym. Czy trzynastka była pechowa, czy szczęśliwa dla gminy Brenna? To znaczy na pewno cechowała się im bardzo intensywną pracą i mimo usilnych prób wcześniej, żeby te inwestycje, które sobie zaplanowali, nie były tak tutaj obciążające, to jednak tak się stało z uwagi na to, że otrzymaliśmy wcześniej informację, że mamy możliwość dofinansowania do inwestycji takich jak na przykład termomodernizacja Urzędu Gminy, budynku Urzędu Gminy, która właśnie od tego była uzależniona, dlatego też później musieliśmy tą inwestycję zamknąć w 2013 roku. Ona też była planowana od dłuższego czasu, ale była uzależniona od tego dofinansowania. Zakończyliśmy dużą inwestycję, prawie podłączenie 270 budynków, jeżeli chodzi o wodociąg gminny w miejscowości Górki. To też była inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców. Myślę, że znacznie poprawiła sytuację ich bytową i życiową. No i rozpoczęliśmy, bo też takie możliwości się pojawiły w zeszłym roku, otrzymania informacji, raczej uzyskaliśmy informacje o dofinansowaniu do inwestycji budowa kanalizacji w Górkach Małych i też właśnie zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie jej i ta inwestycja będzie też kończona w tym roku. Niezależnie od tego jeszcze pojawiły się możliwości zdobycia środków w ramach promes po tak zwanych szkodach popowodziowych, które miały miejsce tutaj w 2010 roku 2011. W związku z tym wykonaliśmy z tego 5 aż dróg. Ja mówię aż, komuś się może wydawać, że czemu aż, ale naprawdę wykonanie modernizacji 5 dróg z jakimś tam dofinansowaniem z naszej strony plus jeszcze ze środków własnych, to naprawdę jest sporo jak na jeden rok. To wymaga jednak dużej dyscypliny, bo wiąże się z rozliczeniem tych wszystkich dotacji. Dlatego ten na pewno rok należał do dosyć pracowitych, dosyć intensywnych, niezależnie od tego, że były takie prowadzone już inwestycje, które też będziemy kończyć w tym roku, choćby ochrona nietoperzy w gimnazjum w Brennej, czy inne pomniejsze inwestycje, jakby na przykład to, co chcemy zacząć w tym roku, budowa nowych punktów oświetleniowych, co też znacznie poprawia kwestie życia mieszkańców i bezpieczeństwa przede wszystkim. No i tak to wygląda. Można powiedzieć, że ja jestem osobiście zadowolona z tego, ale muszę też powiedzieć, że wymagało to znacznego wysiłku ze strony tutaj pracowników urzędu. Tego bardzo dziękuję im wszystkim za to, że się spisali, bo dosyć sporo było pracy, aby to wszystko móc też sfinansować i po prostu zamknąć w taki sposób, jak chcieliśmy. Pani wójt, poza dokończeniem inwestycji, które rozpoczęły się w roku 2013, i jakie jeszcze plany na najbliższe miesiące tego nowego roku? Zawsze staramy się, żeby w tym budżetach były inwestycje z tych jakby dziedzin, które są najbardziej potrzebne dla mieszkańców, czyli modernizację dróg. I takie też się znalazły w tym roku i ile ich zrobimy, to też będzie wynikało po przetargach z wykonawstwa i z przetargów. Natomiast też mamy już informację, że od wojewody, że jest szansa na jeszcze uzyskanie środków właśnie na usuwanie skutków powodzi. Na pewno zakończenie tej kanalizacji w Górkach Małych, rozpoczęcie kanalizacji w małym przysiłku, takim można powiedzieć na ulicy Miodowej, to jest takie dokończenie inwestycji, takiej białej plamy z poprzednich inwestycji. I na pewno też budowa takiego małego wodociągu, ale też bardzo potrzebnego w miejscowości Górki, budowa nowych punktów oświetleniowych, choćby na przykład budowa oświetlenia w przysiłku Nowy Świat, czy choćby zakończenie tej inwestycji ochrona nietoperzy, która mamy nadzieję w przyszłości też będzie takim elementem atrakcyjności, podniesienia atrakcyjności, bo jest to bardzo fajna oferta
utrata, która w przyszłości może się pojawić dla młodzieży, dla dzieci, dla grup, które odwiedzają naszą tutaj gminę, bo chcielibyśmy im w sposób taki fajny pokazać, z czym się wiąże i dlaczego te zwierzętka są warte po prostu poznania w taki, a nie inny sposób. W tym roku jubileusz 10-lecia istnienia Beskidzkiej Piątki. Gmina Brenna jest członkiem tej inicjatywy. Na czym polega współpraca w ramach Beskidzkiej Piątki? Współpraca Beskidzkiej Piątki to polega przede wszystkim na tym i taki cel na pewno nam przyświeca, abyśmy w sposób ustalony przez nas promowali region. Region, czyli tak nasze Beskidy. I myślę, że przy pomocy tych różnych możliwości, środków, które kiedyś się pojawiły, a które na pewno w jakiś sposób staramy się, żeby dalej funkcjonowały, warto to robić i warto było podjąć ten trud. Trzeba też mieć świadomość, że na pewno działania, które są promocyjne, podejmowane w ramach Beskidzkiej Piątki, dla gmin są korzystniejsze, a szczególnie dla takich gmin jak Brenna, która ma trochę inną specyfikę działania jak, czy funkcjonowania może jak Wisła, czy choćby miasto uzdrowiskowe Ustroń. Ale myślę, że te działania, które wypracowywane są po prostu poprzez grupy robocze i wójtów, burmistrzów, później akceptowane, dają efektywny skutek, bo my też w jakiś sposób staramy się badać ten ruch turystyczny i przez to też jesteśmy w stanie wydać mniej pieniędzy, gdybyśmy takie działania podejmowali indywidualnie. No to jest na pewno duży argument też, biorąc pod uwagę specyfikę działania samorządu i ograniczone jakieś możliwości finansowe. A czy możemy podać jakiś konkretny przykład takiego działania promocyjnego? Takiego działania promocyjnego, choćby udział jako partner wiodący w międzynarodowych targach turystycznych w zeszłym roku w Opolu. Myśmy ten temat budowali sobie z partnerem, który w Opolu tyle miesięcy, co spowodowało, że dosyć małym kosztem z naszej strony jako udziału gmin udało nam się sfinansować, że byliśmy partnerem wiodącym, co przejawiało się na tym, że byliśmy dosyć mocno uwidocznieni po prostu jako region tam na tych targach i właśnie chcemy iść dalej tym śladem. Pracujemy nad takim samym rozwiązaniem, czy to będzie w tym roku Opole, czy inne miejsce. Myślę, że się to sprawdziło. Są pomniejsze też inicjatywy i działania, ale ja mówię o tym takim, może powiedzieć, najbardziej zaznaczonym. W zeszłym roku była kiedyś taka praktyka, że wysyłaliśmy wspólnie naszych przedstawicieli na różnych targi, które się dzieją, ale też staramy się wybierać takie miejsca, gdzie chcielibyśmy mocniej uderzyć, aby dotrzeć do tego klienta po prostu, którego chcielibyśmy pozyskać później tutaj, aby nas odwiedził w przyszłości. Pani Wójt, każda z miejscowości wchodzących w skład Beskidzkiej Piątki ma coś wyjątkowego do zaoferowania. A jakie są główne atuty Brennej? Z mojego punktu widzenia na pewno atutem jest to, że jesteśmy taką miejscowością, którą warto by pomyśleć i odwiedzać we wszystkich jakby porach roku i oczywiście są te, które są bardziej związane z ruchem wakacyjnym czy feriami. Ale mamy te walory, które pozwalają właśnie w tych okresach, kiedy po prostu może się wydawać, że jest mniejsze tutaj zainteresowanie, wykorzystać, bo należymy na pewno do miejscowości, które poprzez rozbudowę tą infrastruktury turystycznej i rozrzucenie tych miejsc noclegowych po różnych przysiłkach nie kumuluje się jakby ten ruch turystyczny w jednym konkretnym miejscu. Oczywiście mamy te miejsca, takie jak Brandys w Górkach, czy Brenna Centrum Park Turystyki, ale to jest infrastruktura, która ma służyć tym osobom odwiedzającym nas, którzy w ten sposób mogą po prostu spędzić też czas, ale być choćby w Leśnicy, na przykład na pobycie, czy
ewentualnie w jakieś agroturystyczne w górkach. Dlatego też wydaje mi się, że te walory nie dość, że przyrodnicze, to kształtowania terenu powodują, że możemy tutaj zachęcić wszystkie osoby, które chcą w jakiś sposób całymi rodzinami dla osób też już w bardziej dojrzałym wieku z wnukami wykorzystać po prostu na pobyt tutaj, żeby spokojnie i można powiedzieć czasami w takiej niezbyt ruchliwej atmosferze wypocząć. Oczywiście no, na to się nastawiamy i nie ukrywamy, że interesują nas tutaj turyści z całymi rodzinami i chcielibyśmy, żeby tak to właśnie też było postrzegane. No dobrze, to skoro zakładamy, że każdy znajdzie coś dla siebie, przyjeżdżamy do gminy Brenna. Co koniecznie powinniśmy zobaczyć? Koniecznie na pewno są do dyspozycji wszelkie szlaki tutaj turystyczne, które mogą być wykorzystywane nie tylko w turystyce pieszej, ale też rowerowej. Natomiast trudno mówić w tej chwili o aurze zimowej, tak? Bo to jest dosyć niezręczny temat, drażliwy myślę dla wszystkich w kontekście tego, że za niedługo mamy już ferie. To na pewno naszą atrakcją taką tutaj w samym centrum jest teraz lodowisko i widać, że w tym okresie świątecznym i poświątecznym naprawdę było z uwagi na tą aurę dosyć mocno wykorzystywane, także zachęcamy do udziału, warto na pewno choćby spróbować po prostu pojeździć na łyżwach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tutaj innych atrakcji, no też ta turystyka konna, jednak te stadniny, które tutaj działają i w Brennie i w Górkach są mocno wykorzystywane, no i wydarzenia kulturalne, które w jakiś sposób uatrakcyjniają też pobyt i też pokazują naszą kulturę regionalną. No nie mówiąc już, myślę, że co jest oczywiste też kuchnia, która jest związana z naszymi potrawami. Także warto na pewno skorzystać, może nie powiedziałam o wszystkim, ale każda osoba, która by odwiedziła nas, może odkryje jeszcze coś specyficznego dla siebie. Czyli na pewno turystyka jest taką siłą napędową gminy Brenna. A jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, czy ludzie chętnie przyjeżdżają tutaj i decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy? Trzeba też po prostu podkreślić to, że my nie mamy ogromnych terenów do jakichś takich możliwości inwestowania. Gmina jest wprawdzie rozległa, ale też nigdy jakby historycznie nie skupiała się na tym, aby wyznaczyć tereny, które by były w sposób jakiś taki produkcyjny czy przemysłowy wykorzystywane. Te działalności, które się tutaj kumulują, to są działalności związane przede wszystkim z działalnością turystyczną, około turystyczną, już mniej wiadomo rolniczą, bo to jest taki też trend, ale związane z jakimś bogactwem tutaj naturalnym, czyli kamień po prostu breński, czy piaskowiec, czy choćby na przykład gmina jest pokryta 65% jednak lasami, w związku z tym ten, można powiedzieć, przemysł drzewny, czy tartaki, one się w taki sposób. Na pewno jest bardzo dużo firm usługodawczych z uwagi na to, że dosyć mocno też rozwija się u nas budownictwo to jednorodzinne. W związku z tym jest potrzeba tych zapotrzebowania właśnie tych usługodawców i dużo takich firm rodzinnych tutaj funkcjonuje. Natomiast no, nie należy się też spodziewać, że będziemy tutaj jakby gminą, która ma nie wiadomo jakie tereny, bo takich nie ma, to już jest też dosyć mocno ograniczone, że jeżeli by nawet takie tereny były w górkach, to tam po części też występuje jakiś problem środowiskowy z uwagi na bardzo duża, raczej bardzo małą odległość, jeżeli chodzi o ujęcie wód w pogórzu, co też znacznie wpływa na ograniczenie możliwości tutaj lokalizacji dużych przedsiębiorstw. Pani Wójt, czego możemy życzyć na ten nowy 2014 rok? Myślę, że przede wszystkim, żeby te nasze plany zrealizowały się bez perturbacji, bez przeszkód, bo jeżeli tych przeszkód jest mniej, to wtedy nam jest łatwiej zrealizować. No i żeby to, co sobie założyliśmy,
było możliwe do wykonania w 100%. No bo o to nam chodzi, jeżeli konstruujemy budżet i chcemy też później, żeby te środki finansowe, które sobie zakładamy, były na realizację tych inwestycji i tych zamierzeń oczywiście, bo to nie tylko inwestycje, tylko wiele innych pobocznych zadań, które w jakiś sposób, czy choćby edukacja, czy opieka społeczna, która jest też bardzo ważna dla funkcjonowania gminy. W takim razie tego wszystkiego Państwu życzymy wytrwałości w dążeniu, w osiąganiu zaplanowanych celów. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.